Dzień dobry, Jan Piński. Witam na kanale Służby Specjalne. Tym razem o tym, jak rosyjskie służby wybrały Władimira Putina w 1999 roku. Jest to bodajże najbardziej znana operacja służb specjalnych, taka krwawa we współczesnej historii. We wrześniu 1999 roku w Moskwie, Bujnaksku i w Wołododońsku zginęło w wybuchach 311 osób. Był to pretekst do tak zwanej II wojny czeczeńskiej. Władimir Putin wtedy był premierem, a później został pełniącym obowiązki prezydenta na miejsce schorowanego Borysa Jelcyna, który ustąpił. Ta wojna pozwoliła mu się stać faktycznym dyktatorem kraju, który ma bardziej dzisiaj kompetencje cara, samowładcy niż demokratycznie wybranej głowy państwa. Z bałaganu, który śmieje się, który panuje w Rosji, wszyscy się śmieją, nie inaczej było w wypadku zamachów. Po czterech udanych, tu w cudzysłowie, zamachach, 22 września kolejnym wyjazaniu udaremniono. Złapano również sprawców tego zamachu, którym się okazali oficerowie Federalnej Służby Bezpieczeństwa, FSB. To jest część służby, która powstała, nowa służba, która powstała z rozpadu KGB. Słynna KGB rozpadła się na SWR, czyli Służbę Wywiadu Zagranicznego, Służba Wnętrznej Rozwiedki i właśnie FSB, czyli właśnie Federalna Służba Bezpieczeństwa. Zatrzymanych jednak wypuszczono, a udaremniany zamach ogłoszono ćwiczeniami. W 2002 roku zbiegły do Wielkiej Brytanii pułkownik FSB Aleksander Litwinienko wspólnie z innym dysydentem Juriem Fersztyńskim napisali książkę FSB wysadza Rosję. I w tym samym roku powstał film dokumentalny o tym samym tytule, jest dostępny w internecie. Litwinienko za swoją odwagę w demaskowaniu zbrodni nowych władz na Kremlu zapłacił najwyższą cenę. Na jesieni 2006 roku zmarł otruty radioaktywnym polonym 210. Śmierć nastąpiła w męczarniach 23 listopada 2006 roku. Po 23 dniach leczenia Litwinienko dosłownie rozpadł się na oczach milionów ludzi na całym świecie, nazywając swoim mordercą Putina. Po latach wiadomo, że w akcji wywołania wojny w Czeczenii oprócz FSB brały udział również wojskowe służby. Tak naprawdę wszystko już jest wiadomo od przebiegu tamtych wydarzeń, oczywiście poza tym, że winni nie zostali ukarani, pewnie nigdy nie zostaną. Putin premierem został 8 sierpnia 1999 roku. Nie był bynajmniej wcale faworytem do objęcia funkcji przyszłego następcy schorowanego Borysa Jelcyna. Paradoksalnie nominację swoją zawdzięczał opinii tego, że jest słaby. Jeden z wszechwładnych oligarchów, Borys Berezowski, który już nie żyje, wybrał Putina, ponieważ uznał, że będzie go łatwo kontrolować. To bodajże będzie największa pomyłka, jedna z największych pomyłek w historii ludzkości. Trudno w ocenie charakterów o większą pomyłkę. Berezowski zmarł 23 marca 2013 roku w tajemniczych okolicznościach w Sank Hill w Wielkiej Brytanii, będąc od 12 lat na przymusowej banicji. Samobójstwo, które rzekomo Berezowski miał popełnić, było nieprzekonujące tak dla koronera, jak i rodziny, chociaż zubożałego pod koniec życia oligarchy. Chociaż Berezowski podczas swojej przymusowej emigracji sponsorował Litwinienkę, innych dysydentów, to jest mało prawdopodobne, aby nie był wtajemniczony w 1999 roku w plany stworzenia z Putina zbawcy narodu. Plan, który według niektórych źródeł miał kryptonim Hiroshima, został wymyślony w kwietniu 1999 roku. Zakładał on wywołanie małej, zwycięskiej wojny, która podbuduje morale społeczeństwa i zjednoczy go wokół nowego, młodego, relatywnie jak na rosyjskie standardy, lidera.
Doskonale wiedzieli rosyjscy specjaliści, że wszystkie zamachy powodują wzrost uczuć koncentracji przy fladze. To jest tak zwany efekt flagi. Ludzie się koncentrują przy władzy. Operacją dowodził jeden z najbliższych współpracowników Putina, jego następca na stanowisku szefa FSB, Nikołaj Patruszew. Pełnię wiedzy na ten temat miał szef Departamentu Walki z Terroryzmem FSB, generał German Ugryumow. Do akcji zaangażowano 4 agentów FSB. Na ich potrzeby jako cel akcji wyznaczono skompromitowanie Republiki Czeczeńskiej, aby zapobiec międzynarodowaniu uznaniu jej niezależności. Czeczenia w wyniku wojny z lat 94-96 była faktycznie niepodległym państwem, ale praktycznie nikt jej nie uznawał. Rosyjskie wojska się wycofały, natomiast brakowało oczywiście Czeczenii statusu uznania międzynarodowego. Tajny oddział K-20 FSB rozpoczął poszukiwanie Czeczenów i Czeczenek do specjalnego komanda, które miało porywać i mordować obcokrajowców. Werbowano klasycznie, a więc jednym płacono kasę, innym szantażowano wyrządzeniem krzywdy najbliższych. W czerwcu 1999 roku podjęto decyzję, że oprócz działań wymierzonych w obcokrajowców trzeba będzie także rozstworzyć wrogość zwykłych Rosjan. I to właśnie ta decyzja wówczas podjęła to, że będzie trzeba zabić trochę własnych obywateli. Ale ponieważ w Rosji, jak to w Rosji, nic do końca nie może wyjść zgodnie z planem, do 4 września w Bujnaks, w sąsiadującej z Czeczenią Republiką Autonomiczną Dagestan, doszło do wybuchu ciężarówki z materiałami wybuchowymi zaparkowanej przed budynkiem, w którym kwaterowali rosyjscy żołnierze, to na Łubiance w siedzibie FSB wszyscy byli w szoku. Bynajmniej nie dlatego, że zginęło 64 osoby, ale dlatego, że FSB tego zamachu nie organizowała. Błyskawicznie ustalono, że ten konkretny zamach 4 września był robotą zarządu 14 GRU, czyli Wojskowych Służb Specjalnych, a operacją dowodził osobiście generał Nikołaj Kosteczko. Przesłuchiwany osobiście przez Putina, Kosteczko tłumaczyć miał, że do zamachu doszło za zgodą Kremla, a precyzyjnie wspomnianego przeze mnie oligarchy Borysa Bierozowskiego. W ten sposób promotor Putina chciał pokazać swojemu podwładnemu, że to on kontroluje wszystkie sznurki. To ta pewność siebie za kilkanaście miesięcy od tych wydarzeń zmusi Bierzowskiego do ratowania życia ucieczką z Rosji, no i porzucenia majątku. Putin kazał GRU jeszcze tego samego dnia zakończyć operację, dlatego jeszcze tego samego dnia przez przypadek odkryto 2 tony materiałów wybuchowych umieszczone w innej ciężarówce na parkingu obok szpitala i budynków mieszkalnych. Dalszą częścią operacji zajęło się już FSB. 9 września 1999 roku ponad 400 kg materiałów wybuchowych kompletnie zniszczyło 9-piętrowy blok w Moskwie. Zginęło 106 osób, a ponad 690 zostało rannych. 13 września 1999 roku wyleciał w powietrze 8-piętrowy budynek południowej części Moskwy. Zginęły 124 osoby, a 7 zostało rannych. 16 września 1999 roku doszło do wybuchu ponad 9-piętrowych, przed 9-piętrowym blokiem mieszkalnym w Wołgodońsku w południowej Rosji. Zginęło 17 ludzi. Mała zwycięska wojna była już prawie gotowa. Naród żądał zemsty. Kilka dni później Putin wygłosił swój kultowy do dziś tekst o tym, że będzie ścigał terrorystów wszędzie i, wybaczcie, zatłuczemy ich nawet w wychodkach, jeżeli ich tam dopadniemy. Taki sposób Rosjanie pokochali Putina, wiedząc, że to będzie silny człowiek na trudne czasy. No ale chwilę temu wydarzyło się coś, co sprawiło, że operacja Hiroshima stała się jak popularna anegdota o Leonidzie Breżniewie, który miał narzekać na istnienie różnych stref czasowych. No bo a to dzwoni do kolegi, żeby złożyć mu życzenia, a to się okazuje, kolega w Chinach to, powiedzmy, miał już urodziny. A oto dzwoni z kondolencjami do Watykanu z powodu zamachów na papieża Jana Pawła II, a tam papież jeszcze zdrów. 13 września po zamachu w Moskwie odwołano posiedzenie Dumy
odpowiednik to jest polskiego Sejmu, parlamentu. Szefem tych obrad, jak i całej Dumy, był wówczas polityk komunistycznej partii Gennadij Sieleźniow. W trakcie posiedzenia otrzymał on kartkę z informacją, którą przeczytał zebranym deputowanym: dzisiaj w nocy wysadzono dom mieszkalny w Wołgodońsku. Ci ustalili szybko przy pomocy dziennikarzy, że nic takiego nie miało miejsca. Problem zaczął się dopiero wtedy, kiedy 3 dni później, 16 września, budynek mieszkalny w Wołgodońsku naprawdę leciał. Sprawę, że musiała zająć się prokuratura, ale szybko umorzyła śledztwo, uznając, że Sieleźniow miał na myśli wybuch granatu, do którego rzeczywiście tego dnia doszło w tym mieście. Problem w tym polegał, że w tym wybuchu nikt nie zginął, więc po co miał szef Dumy przerywać posiedzenie z tak błahego powodu? Raczej nie ma mowy o pomyłce. Według naszych informacji to Borys Berezowski, drodzy Państwo, chciał w ten sposób pokazać Putinowi, który miał zaraz występować w Dumie, że jego plany nie są tajemnicą, tylko są doskonale znane. Putin spokojnie jednak wystąpił, zażądał zwiększenia uprawnień FSB. W tamtym nie miał, czym czasie Putin bynajmniej nie miał pełni władzy. Wówczas Rosja była takim ułomną, ale jakoś tam demokracją. W każdym razie FSB dostało większe szanse na końcowy sukces w starciu z konkurentami. Putin zażądał również licencji na zabijanie terrorystów w Czeczenii. Według jego słów republika ta zmieniła się w jeden wielki obóz treningowy terrorystów. Jego recepta była prosta, aby z tym skończyć trzeba było dać specjalne prawa władzy. No. W Rosji w tym czasie wybuchła panika. Na każdym osiedlu w Moskwie było minimum 3 funkcjonariuszy, ponieważ takiej liczby nie było. Pośpiesznie przebierano w mundury milicji i inne służby. Efekt był komiczny. Spora część milicjantów pod blokach, chroniących bloki, miała za ciasne mundury, szczególnie ci, którzy byli duzi. Tej historii towarzyszyło też prawdziwe polowanie na ludzi z kaukaską urodą. W Moskwie zatrzymano 2 Czeczenów, którzy mieli ślady heksogenu, substancji wybuchowej używanej w zamachach. Potem się okazało, że zgarnięto ich wprost z farbiarni, gdzie wiadomo było, że będą go używać. Władze szczuły na Czeczeńców bez żadnych skrupułów. Ktoś jednak przedobrzył i popełnił błąd, który zwalił całą operację, pokazując jej cynizm i bezwzględność Władimira Putina i jego promotorów. 22 września 1999 roku w Riazaniu uczulony przez media mieszkaniec bloku zauważył pod swoim domem nieznanych ludzi wnoszących do piwnicy worki. Ciężkie worki, duże. O tym, że zawiadomił milicję, zdecydowała tandetnie przemalowana rejestracja samochodu, z której przebijał stary moskiewski numer. Ewakuowano mieszkańców, w workach znaleziono materiały wybuchowe, rozpoczęto blokady dróg i polowanie na tych, co zostawili materiały. W jednej z podsłuchanych i nagranych rozmów międzymiastowych rozmówca, jak się okazało, z siedziby FSB w Moskwie ostrzegał rozmówcę przed milicyjnymi patrolami: jedźcie pojedynczo, przy drogach są wszędzie patrole. W pościg za terrorystami ruszyło ponad 1000 milicjantów, funkcjonariuszy FSB i wszystkich służb, jakie były pod ręką. Szef razjański FSB, generał Aleksander Siergiejew, mówił o cudzie i nowych narodzinach, gratulując mieszkańcom czujności. Terroryści, będący tak naprawdę oficerami FSB, musieli się schować, ale dzięki podsłuchanym rozmowom namierzono ich siedzibę. Poinformowano centralę, że są otoczeni i zaraz nastąpi ich zatrzymanie. Centrala nie miała wyjścia. Szef FSB zażądał dostępu do telewizji i ogłosił, że w Rezjaniu miały miejsce ćwiczenia koordynowane przez centralę, którym było celem sprawdzenie gotowości lokalnego oddziału. Obecność materiałów wybuchowych w pierwszym badaniu zwalono na zanieczyszczenia sprzętu i FSB ogłosiła, że używano oczywiście cukru. Następnie zaś poddano uwagę, że próbowano wysadzić w cukier i nie wybuchł. No i konia z rzędem teraz, szanowni państwo, tak a propos logiki. Skoro to były ćwiczenia i oni wiedzieli, że to jest cukier, to dlaczego go próbowali wysadzać, jak twierdzili w oficjalnym komunikacie. Prokuratora wszczęła śledztwo, ale podobnie jak w wypadku objawienia profetycznego szefa parlamentu Sieleźniowa, również umorzyła tę sprawę w kwietniu 2000 roku. W każdym razie wiadomo było, że ćwiczenia nie miały żadnej podstawy prawnej ani żadnej dokumentacji, no bo to nie były ćwiczenia.
podłożenie 22 września 1999 roku atrapy ładunku wybuchowego w Rjezeniu było elementem ćwiczeń międzyregionalnych. Wiadomość ta zaskoczyła nas, bo opublikowano ją akurat wtedy, gdy funkcjonariusze lokalnego oddziału ustalili miejsce pobytu podejrzanych i chcieli ich zatrzymać. Głosił komunikat miejscowego SSB, dobitnie pokazujący prawdziwe oblicze ćwiczeń. Deputowani oczywiście nie zgodzili się powołać parlamentarnej komisji śledczej w sprawie zamachu z września 1999 roku. Mimo braku zamachu w Rjezeniu, Putin kontynuował wcześniej przyjętą strategię i 23 września rosyjskie samoloty zaatakowały Czeczenię, a nowa wojna stała się faktem. 1 października granice republiki przekroczyły rosyjskie wojska. Wiedza na temat prawdziwego tła zamachów w Moskwie była groźna dla zdrowia. Uciszono w tej sprawie przynajmniej kilkanaście osób. Najbardziej znaną ofiarą zemsty był wspomniany przeze mnie Aleksander Litwinienko, zgładzony w listopadzie 2006 roku. Władimir Dołowow i Siergiej Juszczenkow, deputowani do rosyjskiego parlamentu Dumy Państwowej, przewozili taśmę z filmem dokumentalnym FSB wysadza Rosję, opartym na wątkach z naszej książki. Obaj zostali zastrzeleni. Dołowow 21 sierpnia 2002 roku, a Juszczenkow 17 kwietnia 2003 roku. Jurij Szczekocin, również deputowany do rosyjskiego parlamentu oraz zastępca redaktora naczelnego dziennika Nowa Gazeta, tego samego, dla którego pracowała zamordowana Anna Politkowska, został otruty. Przez jakiś czas żył w stanie śpiączki. Zmarł 3 lipca 2003 roku. W czerwcu 2001 roku spotkałem się z nim w Zagrzebiu i przykazałem mu rękopis Wysadzić Rosję, który miał opublikować w swojej gazecie. No to takie właśnie tutaj cytaty z wypowiedzi Jurija Felsztyńskiego, współautora książki. W każdym razie Władimir Prybułowski, współautor razem z Felsztyńskim książki Korporacja Zabójców, zmarł 13 stycznia 2016 roku, oficjalnie nazywał serca. Więcej szczęścia miał Michał Iwanowicz Triepaszkin, prawnik i były oficer FSB. Po zamachach bombowych wziął udział w niezależnym od władz śledztwie. Wynajęły go dwie siostry, których matka zginęła w zamachu. Formalnie była jako oskarżyciela posiłkowego dwóch Czeczeńców oskarżonych o transportowanie ładunków wybuchowych przed zamachem. Analizując akta, Triepaszkin odkrył, że usunięto z nich rysopis podejrzanego, którym okazał się być dawny kolega jego z FSB. Był 2003 rok i odkrycie Triepaszkina było niebezpieczne. 22 października 2003 roku, na tydzień przed przesłuchaniami, do jego samochodu podrzucono broń, za której nielegalnie posiadanie go aresztowano. Gdy moskiewski sąd apelacyjny odrzucił zarzut posiadania broni, Triepaszkina skazano tajnym wyrokiem sądu wojskowego za lata ujawniania tajemnic państwowych. 30 lipca 2007 roku Triepaszkin wyszedł na wolność po latach szykan dzięki presji międzynarodowej, chociaż wciąż działał w opozycji, to kwestią zamachów już się nie zajmował. Gdzieś nawet otwarci krytycy Putina nie odważają się poddawać pod wątpliwość odpowiedzialności Czeczeńców za zamachy w Moskwie. Co ciekawe, dział FSB trudniący się dezinformacją kolportuje informację, że prawdę o odpowiedzialności Putina i rosyjskich służb za zamachu w 1999 roku, że tej prawdy jest tam tyle samo, co w teoriach, że zamachami 11 września 2001 roku stało CIA i lobby naftowe. Szanowni Państwo, ta opowieść na kanale Służby Specjalne to jest takie podsumowanie, żebyście wiedzieli, z kim i skąd, w jakich służb wywodzi się Władimir Putin. I to, co Państwu tutaj opowiedziałem, to jest historia tego, że Putin wciąż był przez lata traktowany, pomimo że ta wiedza nie była tajemna. O tym wiedzieli wszyscy przywódcy światowi, że jest po prostu mordercą, a i tak go przyjmowali, ściskali go ręce. Stosunkowo najlepiej go potraktowała kiedyś zmarła królowa Elżbieta II, która spotykając się z nim w 2003 roku doszło do incydentu, ponieważ pies przewodnik jednego z ministrów naszczekał na... Minister był niewidomy. Naszczekał na Putina i właściciel psa przepraszał Putina za ów wybryk psa, natomiast królowa z uśmiechem na ustach powiedziała, żeby mu wybaczyć, ponieważ psy mają swoją intuicję.
Szanowni Państwo, polecam Polską Klęskę Tysiąclecia, historię bez cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. Polska Klęska Tysiąclecia o II wojnie światowej. To jest materiał, który napisałem specjalnie dla Państwa. A w środku tego numeru jest naprawdę dużo ciekawych tekstów. Osobiście polecam też historię Nicolasa Flamela, alchemika, którego Państwo znacie z opowieści o Harrym Potterze i z filmów. Naprawdę warto.